Nazywam się Olaf, chodzę do Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Uczę się w zawodzie technik mechatronik. Na zajęciach dodatkowych z pomocą nauczyciela zbudowałem tą oto maszynę CNC. Ta maszyna bazuje na prototypie, który zrobiłem z drewna. Założeniem było zbudowanie frezarki CNC wykorzystywanej w celach edukacyjnych. Do wykonania potrzebna jest wiedza oraz doświadczenie. No i tutaj z pomocą przychodzą nauczyciele z warsztatów, którzy zawsze chętni są pomóc. Na samym początku budowy wraz z nauczycielem pospawaliśmy ramę. Rama składa się z dwóch części, z podstawy oraz z bramy. Chyba najfajniej to z tyłu wyszedł, to kawałek aluminium. Sor Stanisław wyfrezował tutaj rowki teowe. No, wyszło całkiem profesjonalnie, w sumie jak kupiony stół. Wrzeciono, które zostało wykorzystane w tym CNC, jest to kres o mocy 800 W. Maszyna działa w trzech osiach X, Y i Z. Sterowana jest za pomocą programu komputerowego, w tym przypadku jest to Mach 3. Mach 3 wysyła informacje do sterownika, który steruje osiami. Stopień akurat dla silnika krokowego, no tu jest tak całkiem standardowo. 1,8 stopnia, to jest jeden krok. Do tego przez sterownik jeden krok jest dzielony na 16 małych kroków. Czyli w sumie na 1 mm przejazdu maszyny wychodzi 800 kroków, czyli w teorii rozdzielczość jakby tej maszyny, dokładność to jest 1,8 mm. Zakładając, że prawda, tutaj nie ma żadnych luzów na prowadnicach, ani wszystko jest tak idealnie. Ta obrabiarka jest zdolna do obróbki aluminium. Przy użyciu odpowiedniego freza oraz odpowiednich posuwów myślę, że również możliwa jest obróbka w stali na tej maszynie. Jak każda maszyna CNC posiada wyłącznik bezpieczeństwa. W razie gdyby coś działo się źle z obróbką, wtedy operator wciska przycisk bezpieczeństwa i maszyna zatrzymuje się w miejscu. I ja się wiele nauczyłem przy tworzeniu tego CNC.